Cześć, z tej strony Mike. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Newsflash. Przygotowałem jak, Wam jak zwykle port wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Dzisiaj oczywiście premiera troszeczkę później, bo z zaprzyjaźnionymi kanałami nie wchodzimy sobie w drogę. Live miał krypto raport, także nie chciałem im wrzucać. Tak standardowo według Waszego głosowania najbardziej pasuje Wam godzina 20, więc tak będziemy transmitować. Zaczynamy w takim razie informacje ze świata kryptowalut. Na początku strona Bitcoin Melorgi Zobaczcie, giełda Gemini otwiera firmę ubezpieczającą aktywa kryptowalutowe. Giełda Brać utworzyła Nakamoto LTD przy pomocy dużych brokerów ubezpieczeniowych Aon i Marsh. Powiem szczerze, BitGo to jest chyba też firma taka ubezpieczeniowa. Podejrzewam, że pewnie będą działali na rynku amerykańskim. Zastanawiam się, jak to będzie regulowane, w jaki sposób oni do tego będą. W jaki sposób oni będą do tego podchodzić? No, prawdę mówiąc, nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy. Będziemy to sobie spokojnie. Będziemy to sobie spokojnie oglądać. Może tutaj poprawić jedną rzecz, bo zauważyłem, że mam, że mam troszeczkę tutaj nie. O, już powinno być ok. Hmm. Także zobaczymy. Fajna informacja. No i co? Przechodzimy sobie do kolejnej informacji. Zobaczcie, cały czas bitwa prawnicza pomiędzy Telegramem a e, Agencją Amerykańską SEC, czyli Komisją Giełd i Papierów Wartościowych. Okazuje się, że tutaj SEC nie odpuszcza. E, chodzi o to, że Telegram nie dość, że sprzedawał swoje tokeny, które SEC uznało za tokeny jako papiery wartościowe, czyli security Tok tokens. To jeszcze dodatkowo, to jeszcze dodatkowo, że sprzedawali to już po zamknięciu. <laughs> e, po zamknięciu cały ciekawy artykuł, o tym jeszcze jest drugi artykuł oczywiście. Niech ja go tylko znajdę, tutaj oczywiście. Druga informacja: o tym, że giełda Liquid przestanie sprzedawać czy odwołuje sprzedaż Telegramów, tych tokenów Gram od Telegrama. Liquid jest to giełda japońska i zobaczcie, że odwołała sprzedaż. Co ciekawe, nie wiem czy wiecie o tym, że Telegram wypuścił swoje i generalnie to działało mniej więcej na takiej zasadzie, że kupiło jakieś duże, bo to było zamknięte, ciężko było się tam chyba dostać do tego, o ile pamiętam. I później oni chcieli odsprzedawać swoje tokeny. A i co ciekawe, to była oczywiście rejestracja, trzeba było wpłacić środki, ale wszystkie środki zostały zwrócone. Także powiem szczerze, no ciekawe, ciekawe co z tym Telegramem, ja jednak mimo wszystko kibicuję Telegramowi nie lubię takich sytuacji przechodzimy oczywiście dalej i zobaczcie że e, rada e, jakichś tam ra, ratingów krypto która była wspierana przez Coinbase dodaje takie e, takie można powiedzieć takich członków do swojej grupy jak Itoro a także OKCoin OK zobaczcie to się nazywa Coinbase backed Crypto Ratings Council czyli CRC e, jest to oczywiście grupa największych giełd e, kryptowalutowych a także największych firm które chcą jasności regulacyjnej. W tej chwili posiada około 11 członków. Zobaczcie także firmę Circle, która jest wspierana przez bank Goldman Sachs. Goldman Sachs, Goldman Sachs jeden z największych banków amerykańskich. Oczywiście są także nowe, nowe, nowe cyfrowe aktywa, które dodane zostały do tych ratingów, bo, bo ta organizacja zajmuje się także ratingami. Zobaczcie, dodano. Dodano Dasha, dodano Ethereum Classic, Kosmosa, czyli Atoma, a także Horizona, zobaczcie, i LivePeer. Powiem szczerze, o LivePeer to, e, to pierwszy raz słyszę. Zobaczcie, ranki tutaj e, XRP jest oceniany na 4, Dash jest oceniany na 1 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przechodzimy sobie oczywiście do kolejnego news'a i zobaczcie, że e, badanie mówi o tym, że Binance i Hu Huobi otrzymało ponad. 52 z całkowitej sumy 2,8 miliarda dolarów środków w postaci Bitcoina, które są nielegalne, które pochodzą z nielegalnej działalności, oczywiście analizę przeprowadziła firma Chainalysis i tutaj mamy całą nielegalną aktywność 27,5% do Binance 24,7 do, do Hiłobi 47 i8 do innej giełdy jedynie 810 kąt z ponad 300 tysięcy kryminalistów przesunęło swoje jakieś tam 75%, to znaczy inaczej. 810 kąt, 300 tysięcy kąt jakichś tam kryminalistów, przesunęło 75% wszystkich wszystkich środków i co ciekawe, oczywiście, brokerzy OTC są najlepszym źródłem nieznanych, nieznanych czy tam nielegalnych transferów Bitcoina i trzeba mieć świadomość tego, że oni tutaj do jednej półki to nie jest finansowanie terroryzmu, tylko to nie jest tylko handel narkotykami, itd. Oni wrzucają tutaj też, też taki, takie rzeczy, jak, jak na przykład unikanie podatków. No, ciężko to do jednej półki, ale oni wyliczą pytanie, czy się nie okaże, że z tej całej wartości? To na przykład 2,7 miliarda to są właśnie unikanie podatków. No cóż, przechodzimy sobie oczywiście do kolejnej informacji i zobaczcie, że Binance Exchange będzie ograniczał dostęp japońskim rezydentom. Jest to związane oczywiście z tym, że Japonia zdecydowała się ograniczyć dźwignię. Dźwignia jest oczywiście na Binance 125, a dźwignia w Japonii jest w Japonii jest ograniczona do dwóch z tego, co tu się to się, można powiedzieć, dowiadujemy. Na razie jeszcze nie znamy żadnych szczegółów. To oczywiście ta, ta dźwignia to jest moja spekulacja, tak mi się to wszystko złożyło. Wszystko zostanie ujawnione później. No. Dziwne. Dziwne, powiem szczerze, dziwne. No zobaczymy, co z tego wynika. Zobaczymy, co z tym Binance'em. Przechodzimy dalej i zobaczcie, że wywalono w New Hampshire wywalono projekt, który pozwalał stanowym agencjom i różnego rodzaju instytucjom przyjmowanie płatności za podatki w, w postaci kryptowalut. Zobaczcie, że <laughs> zabito to głosowaniem w wielkości 17 do 1, także odrzucono, odrzucono całkowicie taką, taką możliwość. No cóż, szkoda, szkoda, to jednak jest fajna adopcja. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa i zobaczcie tutaj: Startup Fintechowy chce zbudować całkowicie nową klasę aktywów z ciągłym modelem ICO. To jest ciekawe, powiem szczerze, nie słyszałem o tym jeszcze wcześniej. Jest to oczywiście no, nowa firma, która chce tutaj zaistnieć na rynku, na rynku sprzedaży tokenów. Firma nazywa się oczywiście 2 Została założona przez weterana Marka Flyrego i on, zobaczcie, nazywa to sobie Continuous Token Offerings, czyli CTO, w przeciwieństwie do oczywiście Initial Initial Coin Offering. No ciekawy pomysł, dosyć powiem szczerze innowacyjny. No tylko oczywiście już jest, że jest ryzyko regulacyjne, bo pytanie, co odpowie na to. Eee, agencja SEC amerykańska. No, ciekawe. Ciekawe. Powiem szczerze, pomysł dosyć innowacyjny, aż trzeba się tym tematem będzie chyba, będzie chyba mocniej zająć. Dobra, przechodzimy sobie do kolejnego newsa. I zobaczcie: 75% eee, ludzi myśli, że Bitcoin podwoi swoją cenę w tym roku. Było przeprowadzone badanie na Twitterze eee, i okazuje się, że Bitcoin. Idzie ponad 14 tysięcy dolarów, a po, po, później ponad 20 tysięcy, 20 tysięcy dolarów. To oczywiście to jest BTC Time Traveler. E, ludzie myślą, że zobaczcie tutaj jaki będzie najwyższy stan w tym roku 47,1% e, ponad 20 tysięcy, 14, 19, 9, 20, 7, 6. Ja bardziej chyba bym obstawił tą drugą półkę, aczkolwiek uważam, że ta pierwsza też jest możliwa. Tutaj raczej nie, już poniżej tego to nie. Wiem, zobaczcie, ciekawe, ciekawe, nie? Z jednej strony mamy zasadę, że jak wszyscy są euforyczni, to trzeba, to trzeba się szykować i sprzedawać, nie? A jak wszyscy płaczą, to kupować, no. Zobaczymy, ale są też informacje, że 1800 za Bitcoina i 50 za DH nie zaskoczy mnie. Przechodzimy dalej i zobaczcie, kolejna informacja w temacie adopcji, jeśli chodzi o kryptowaluty. Zobaczcie, że zespół NBA uruchamia, pierwszy, zespół, pierwszy z zespołów uruchamia swoją pierwszą blockchain'ową aplikację. Zespołem tym jest oczywiście jest Sacramento Kings. Pozwala ta aplikacja obstawiać wyniki, przepraszam, nie, nie obstawiać wyniki, tylko obstawiać tak i kupować jakiś tam sprzęt użyty, czyli używane jakieś tam, nie wiem tylko czy sprzedają skarpetki, czy może coś innego. Ciekawe, ciekawe. Oczywiście o zobaczcie, Game worn sports gear. Yy, aha, czyli na przykład tutaj można sobie obstawić i dostać jakąś tam używaną koszulkę. No, specjalnie higieniczne to to nie jest, powiem szczerze. Chociaż oni chyba tylko raz grają w tych koszulkach. No ale, no ale adopcja do mainstreamu jest. I teraz zobaczcie, Craig Wright kontrataku, kontratakuje, żadnej litości, nie czuje nic, niczego, niczego raczej. Chociaż nie wiem co, czego on chce od niczego. Niczego nie dałem prawnikom Kleinmana. Krek tutaj twierdzi, że oczywiście złożył w sądzie, e, złożył w sądzie ponad chyba milion stron dokumentów. Prawnicy Kleinmana wystąpili o 90dniowe przedłużenie. 16 404 adresy. Tam podobno jest ponad 10 miliardów dolarów. tak błagają, o błagają o <ścoughs> 90 100. No cóż ja to na spokojnie sobie obserwuję? żadnej też litości nie czuję specjalnie dla Krega, no ale zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie. Bardzo nie mogę się doczekać jak sprawa sądowa się zakończy. Zobaczymy, będziemy informować. I na końcu informacja, zobaczcie, ciekawa, to jest dosyć zaskakujące dla mnie, powiem szczerze. CEO Binance, czyli Changpeng Zhao, odradza umieszczanie swoich oszczędności życia w tokenach BNB. No. Powiem szczerze, z jednej strony bardzo fajne, bardzo fajne, ze względu na to, że no, trzeba oszczędzać i trzeba ludzi, trzeba ludzi uświadamiać. Zobaczcie, oto jest bardzo dobre stwierdzenie. Don't put everything in one coin. Trzymaj trochę, przynajmniej trochę, trochę bitcoinów. To nie jest tak, że on nie wierzy w swoje aktywo, ale też dopuszcza możliwość porażki. Ale możemy tutaj sobie posnuć teorię spiskowej, się zastanowić zaraz. Nie wierzę we własne BNB, to będzie tu demon. A może ktoś ich tam za dupę kąsa giełdę? No nie wiem. Zobaczymy. No cóż, nie będziemy tracić czasu, przejdźmy sobie do podsumowania. Znowu nowa grafika, nowy awatar. Wczoraj oczywiście kryptoniusy, jeżeli ktoś nie oglądał, u góry macie link. Jutro jak zwykle wyjeżdżam na konferencji Blockchain i Finanse, także zobaczymy. Dzisiaj już mogę mieć problem, raczej jutro odpoczniecie sobie ode mnie. Na pewno będę wrzucał jakieś może na Instagrama. Rzeczy w Kompariku powinienem się pojawić, bo Komparik będzie na konferencji. O 20.00 gala rozdania Nexusów. Trzymajcie za mnie kciuki. Jak ktoś chce jeszcze być, to jeszcze ma szansę na kupienie biletów. No i właściwie, co? Wczoraj było mega dużo newsów. Jutro macie czas, żeby ponadrabiać zaległości na reszcie kanałów Kryptonarodu. Macie Kowalskiego, Fenixa, Encyklopedię, Xgrosza, Baksika, Kryptodeva. Przy okazji informuję o tym, że odbędzie się najbliższy kryptostok 21 21. lutego, to jest trzeci piątek miesiąca, i będzie prelekcję wygłaszał CryptoDev. Film o spotkaniu i wydarzeniu utworzę już w weekend. No i co? No i właściwie tyle. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na moim Twitterze, jeżeli obserwujecie airdropa lisa, którego zrobiłem, to odezwał się sam naczelny masaż, czyli Max Kordek. Naczelny, naczelny tutaj człowiek. Ale nie ma czasu na wywiad. <laughs> to od razu powiedziałem. Tam Bartek też atakuje cały czas Słowaką Mira Mencena, też możecie wspomóc. Jednocześnie, jednocześnie, też filmik tutaj, oczywiście, o Twitterze. O Twitterze też jest nagrałem. Jeżeli ktoś nie używał Twittera albo nie wie, no to taki myślę, że prosty tutorial powinien wam pomóc. No i co? Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Do następnego razu.